Witam. Dzisiaj zaszczycę Was nietypowym tematem, a dokładniej z pytaniem, czy to możliwe, że Shisui nadal żyje. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy mam nadzieję nie mają w okolicy żadnych klifów, ani głupich pomysłów. Ten temat podsuwali mi widzowie pod filmikiem z Shisuim już jakiś czas temu, a więc postanowiłem, że się za niego zabiorę i opiszę kilka różnych scenariuszy. Aha, no i mam świadomość, że w nowelce wyglądało to inaczej, ale ciągle mówimy tutaj o anime. W tym też filmiku będę się posiłkował waszymi teoriami, także zacznijmy może od pierwszej. Shisui sobie żyje jako niewidoma osoba i pojawi się w Boruto. Ta teoria oczywiście może być prawdziwa, w końcu czemu nie? Nie wszystko co widzimy na ekranie w tym anime okazuje się być prawdą, weźmy chociażby śmierć Obito, który przeżył, a nikt przez lata o tym nie wiedział. Równie dobrze można by tu wziąć i Madarę, który był przedstawiony jako martwy od wielu, wielu lat, tymczasem okazał się głównym antagonistą. Tylko że przy tym krótkim zdaniu nasuwa się jeszcze jedno ważne pytanie. Po co? Co by miał on robić w tej odległej wiosce, będąc ślepym? To tak troszeczkę nie ma żadnego sensu, ani żadnego celu. Druga teoria jest moją własną. Shisui mógłby uniknąć śmierci, spadając z klifu na najróżniejsze sposoby. W końcu to anime, widzieliśmy dużo dziwniejsze rzeczy, więc tutaj możemy śmiało się chyba zgodzić, że to nie jest niemożliwe. Woda ta, do której wpadł, mogłaby być głęboka, czy sam mógłby użyć teleportacji spadając. Mógłby następnie zdobyć w jakiś sposób oczy, czy to Sharingana, czy też zwykłe, to również w anime nieraz się działo. Po prostu wymieniali się gałkami ocznymi jak żarówkami. W ten sposób mógłby działać w ukryciu, co sam też uważał za zadanie ninja. Być może nawet obserwował swój własny klan z cienia i zobaczył masakrę, której dopuścił się Itachi, przez co zmienił o nim zdanie i przeszedł na złą stronę, tak jak to było z Obito, ale nawet moja własna teoria ma według mnie dużo nieścisłości. Po pierwsze, wątpię, by Shisui był w stanie się przyglądać rzezi klanu, nie próbując powstrzymać Itachiego. W końcu on sam przyznał, że gdyby Shisui żył, to na pewno by mu się przeciwstawiał. Po drugie, Shisui nie był dzieckiem jak Obito. Szczerze wątpię, że tak łatwo byłoby zmienić jego poglądy w ciągu jednej sekundy. Tym bardziej, że rzucenie Koto Amatsukami na własny klan również nie wydaje się perspektywą bardzo moralną. Na pewno bardziej niż wymordowanie całego klanu, ale jednak też nie była to całkowicie dobra decyzja. Trzecia teoria jest głównym zapalnikiem tego filmiku. W tym przypadku jest tu już dłuższy komentarz i bardziej szczegółowy. A Devilex napisał, że przed utratą oka rzucił na Danzo Koto Amatsukami, a następnie oddał drugie oko Itachiemu, po czym rzucił Koto Amatsukami na siebie. Jak jeszcze mógłbym zrozumieć rzucenie genjutsu na Danzo, to trochę nie wiem, jakby miał to zrobić na sobie, oddając wcześniej oko. Po śmierci Danzo Obito nie był w stanie odzyskać Sharingana, myśląc, że to oko zostało zniszczone, ale według Adevilexa Shisui jakoś się odzyskał. Tylko jak? Kiedy? To tak nie działa, że jeśli zniszczy się oko, które nie należało do ciebie, to pojawi się ono u prawowitego właściciela. Później Itachi po użyciu Koto Amatsukami na sobie poprzez Kruka również go niby nie zniszczył, tylko w ten sposób zwrócił oko Shisuiemu. Dużo tutaj się dzieje, wiele z tego jest dziwne, powiedziałbym niemożliwe, ale to nie koniec, bo Adevilex to rozwinął. Po odzyskaniu oka po śmierci Danzo, Shisui miałby rzucić Koto Amatsukami na Tobiego, żeby ten uwierzył, że zostało zniszczone. Okej, jeśli uznamy, że śmierć Danzo była równoznaczna z przywróceniem oka do właściciela, to miałoby to sens. Niestety to nie ma prawa tak działać. I tak jak mi napisał, Shisui nie zmienił Danzo w dobrego gościa, aby nikt się nie zorientował. I to również celna uwaga, to mogłoby mieć sens, tylko problem leży u podstaw. Po zniszczeniu oczu, czy to przez Danzo, czy przez Itachiego, one zostałyby po prostu, no, zniszczone, nie ma innej opcji. Jeśli natomiast miałoby być to tylko pozorem, a Shisui wtedy cichaczem odebrałby te oczy, to musiałby być na miejscu. I tu jest za dużo świadków, jak i w jednej, jak i w drugiej sytuacji. W dodatku dochodzi tutaj fakt, że to Koto Amatsukami było używane dość często, a jak wiemy, to nie jest wykonalne bez komórek Hashiramy. Kolejną teorią jest ta od Huntero, nie rozwinął jej co prawda, ale ja się postaram to zrobić. Według niego Shisui mógłby się okazać głównym bossem w Boruto. I cóż, nie wydaje mi się.
Trochę się to łączy z tym, co mówiłem przedtem. Nawet jeśli by to połączyć z faktem, że zobaczył on mord swojego klanu i przez to zmienił stronę na złą, to raczej jego głównym celem byłby Itachi albo Danzo, nie uważacie? A przecież jeden i drugi nie żyją i z tego co wiemy, Shisui się do tego w ogóle nie przyczynił. Poza tym, bez swojego Sharingana byłoby mu znacznie trudniej się wzmocnić, co oczywiście mogłoby zostać ominięte w ten sposób, żeby zdobył jakiegoś innego, który byłby jeszcze potężniejszy, przykładowo ojca Itachiego, który już przebudził Mangekyou, bo jeśli mnie pamięć nie myli, nie zostało one nigdzie zabrane, choć tutaj mogę się mylić. W tym przypadku mógłby mieć Eternala z nowymi, niespotykanymi raczej technikami. Brzmi fantastycznie, brzmi wykonalnie i trochę nierealnie. Nawet jeśli uznamy, że w drugiej teorii zbyt płytko patrzyłem i okazałoby się, że Shisui zobaczył Itachiego mordującego ważne dla niego osoby, co zryło mu totalnie psychikę, tak jak to było z Rin i Obito czy Nagato i Yahiko, to wciąż się nasuwa pytanie, czemu miałby się mścić na bohaterach Boruto, nie Naruto? Dla władzy? Kolejnego nieskończonego Tsukuyomi? No okej, widząc jak z uśmiechniętego chłopca Obito stał się potworem, jeszcze jestem w stanie w to uwierzyć. Piąta teoria, Shisui żyje, bo nie odnaleziono jego ciała. I tutaj powiem wam szczerze, że ta teoria, choć nie jest rozwinięta, przemawia do mnie najbardziej. Bo nieco to dziwne, że Kabuto nie mógł znaleźć ciała, które wpadło po prostu do rzeki. Był w stanie pozyskać DNA postaci dużo trudniejszych do odnalezienia, takich jak Mu czy Mistrzowie Miecza. Oni wszyscy znajdowali się w ogóle w innych krajach. Tymczasem ciało Shisui'ego znajdowało się gdzieś niedaleko Konohy. I tak samo jak w przypadku Jirai, tak i tutaj trudno uwierzyć w po prostu zniknięcie ciała. No bo jak tu uwierzyć w to, że Kabuto nie mógł pozyskać ciała Jirai, bo znajdowało się gdzieś w oceanie i ciśnienie było za wysokie. Tymczasem robił jakieś dzikie eksperymenty na sobie i na innych ludziach, więc wątpliwą sprawą jest to, że nie byłby w stanie jakoś tego ominąć. W tym anime pojawiały się awatary wielkości gór, meteoryty lecące z nieba, a zatrzymała go woda? Wydaje się absurdalne, więc albo to dziwny pomysł twórców na wytłumaczenie braku wskrzeszeńca, albo otwarta furtka, żeby coś z tą postacią jeszcze podziałać. Szósta teoria na temat tego, czy żyje, to to, że padały o nim słowa, które niekoniecznie wskazywałyby jednoznacznie na to, że umarł. Być może to tylko szukanie dziury w całym, a może jednak coś głębszego. W końcu Itachi użył słów, gdy ostatni raz widziałem się z Shisui, czy wymazał on swoje istnienie, albo chociażby to, że w liście pożegnalnym upozorował zniszczenie swoich oczu i samobójstwo, zanim rzekomo to zrobił. Przecież całkiem możliwe, że w ten sam sposób oszukał też Itachiego. Oh shit, I was tricked. Czemu miałby to zrobić? Nie mam bladego pojęcia, jednak jest to prawdopodobne. Najdziwniejsza w tym wszystkim jest wypowiedź Itachiego, zaczynająca się ostatnio, gdy się widzieliśmy. Trochę to nietypowe, mówiąc to o kimś, kto umarł na jego oczach. Być może jednak Itachi wątpił w jego śmierć albo wiedział coś, o czym my nie wiemy. Ostatnią teorią będzie to, że Shisui się pojawi w Boruto tak po prostu, bez rozkminienia dlaczego, co się stało i tak dalej, ale to, że się pojawi, bo to jak zniknął było podejrzane. To jest oczywiście możliwe, powiem więcej, wcale bym się nie zdziwił, jeśli ktoś za jakiś czas mi napisze Eliasz, oglądaj Boruto, bo Shisui wrócił, bo jest to fantastyczny sposób na przyciągnięcie widzów Naruto, którzy z jakiegoś powodu porzucili Boruto, ale kochają Shisui'ego. Z tego co słyszałem, to nie inaczej było z Jiraiją, który pojawił się w Boruto w którymś momencie i nie były to tylko jakieś wspomnienia. Moim zdaniem ten zabieg jest żerowaniem na nostalgii widza i jeśli ten arc nie byłby dobrze rozpisany, to tej postaci bardziej by się dostało niż cokolwiek mogłoby się poprawić. Podsumowanie będzie całkiem obszerne. W historii Shisui'ego jest sporo rzeczy, które mogłyby zostać użyte, aby mieć podstawy pod jego pojawienie się w anime. Jeśli by to było dobrze rozpisane, to powiedziałbym, że powinni to zrobić, bo szkoda marnować takiej okazji, lecz jednocześnie zepsułoby to nieco obraz całego anime. Wiadomo, niektórzy by się zbulwersowali na takie coś, ale większość by temu przebiła piątkę, bo wrócił ich ulubiony bohater, z tym, że uniwersum Naruto stałoby się wtedy kompletną kalką Dragon Balla, w którym nikt ostatecznie nie umiera. Jak smutna by śmierć naszego ulubionego bohatera nie była, tak napluciem w twarz jest przywołanie takiej postaci z powrotem na dobre. Wtedy też czy to serial, czy to anime staje się jeszcze nudniejsze, bo wiesz, że każda kolejna postać może zostać przywrócona do życia w jakiś sposób, co psuje efekt tego, że już się z nią pożegnaliśmy na dobre.
Właśnie dlatego jedną z rzeczy, którą taka gra o tron robiła naprawdę dobrze, to to, że nie było jednoznacznie głównego bohatera, który jest niezniszczalny i wiesz, że na pewno nie umrze. To, że z tym przesadzili, to już inna sprawa. W przypadku Shisuiego był on w anime tak krótko, że może byśmy i jeszcze byli w stanie to przeboleć, jednakże zastanawiając się nad tym, po co w nowelce zostało umieszczone to, że Shisui i tak by umarł, nawet nie skacząc z klifu, możemy dojść do wniosku, że Masashi chciał nam powiedzieć: skończcie już pany z tymi teoriami, on już nie wróci. Filmik chciałem skończyć zdaniem: tego nigdy się nie dowiemy, ale byłoby to kłamstwo. Z drugiej strony, kto wie, uniwersum Naruto ma już ponad 20 lat, jak tak dalej pójdzie, to może wszystkich nas przeżyje. I tym pozytywnym akcentem kończę ten filmik. Jeśli interesuje was więcej tematów Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o 12. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!